Pięknie przygotowana sala do koncertów. Fajna, taka fajna, prosta architektura wnętrz. Z dobrym nagłośnieniem, jest bardzo tam świetna akustyka rzeczywiście. Świetna akustyka. No cóż, no, sala koncertowa jeszcze połączona z możliwościami hotelowymi. Jak długo żyję, nie zdarzyło mi się, żebym mógł sobie wyjść z hoteliku 2 metry i mam salę koncertową. No, to jakiś absolutny luksus. Mam tylko nadzieję, że Łódź, dzięki temu wszystkiemu, co tu się dzieje, że ona ożyje na nowo filmowo. Bo jednak nie wiem dlaczego, ja wiem, że to był sztuczny wymysł po wojnie komunistów, żeby Łódź zrobić intelektualną, ale mi się to udało, szczerze mówiąc. Ta wytwórnia filmów naprawdę to było fajne miejsce, to legendy o niej krążą. Ja sam tu spędziłem miesiące w hotelach różnych, okropnych, dzisiaj w takie piękne warunki. Myślę, że to wszystko będzie sprzyjało temu, że ten film chyba zacznie wracać. No jestem przekonany, że schody w tym hotelu będą wykorzystywane dziesiątki razy do filmów. To jestem pewny absolutnie, bo nie ma czegoś takiego. Ja nie widziałem to. To mi przypomina Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku trochę. To jest piękne, naprawdę piękne. Także gratuluję i cieszę się, że tam będę grał. Łódź jest marzeniem i myślę, że pan prezes Witold Krawczyk też ma swoje marzenie dotyczące wskrzeszenia Łodzi Filmowej. I ja życzę temu miejscu, żeby znowu tętniło tak jak kiedyś tętniło produkcją filmów, żeby teraz tętniło kulturą, żeby tętniło życiem. I myślę, że te marzenia na pewno się spełnią, znając upór, ambicje i skuteczność pana prezesa. Wierzę, że tak się stanie. Kupiliśmy tutaj w roku 2000 siedzibę i wszystkie rzeczy, które zrobiliśmy potem, to była konsekwencja tej decyzji. Nie wiem, jak to się stało. Pała dźwięku, hala jedna, druga, potem te piękne budynki. Samo się zrobiło. Naprawdę tego nie planowaliśmy. Nikt o tym nie marzył, nikt tego nie pragnął. Samo to się stało. Wszyscy, którzy mieszkamy w Łodzi od jakiegoś czasu, pracowaliśmy w tej wytwórni. No, gdyby siłą rzeczy rodzi się pewien sentyment, no bo to są te miejsca, prawda? I rzeczywiście gdzieś echo wszystkich tych wydarzeń tutaj zostało w jakiś taki wspaniały sposób w tym hotelu jakoś, nie wiem, uwiecznione, prawda, na fotografiach, na fotosach, na pewnej ogólnej atmosferze. I myślę, że to jest coś bardzo wspaniałego. Nie spodziewałem się w ogóle, mówiąc szczerze, że hotel, który tak naprawdę jest hotelem sieciowym, ogromnej zachodniej sieci, która tak naprawdę no, teoretycznie i praktycznie jak wielu potentatów biznesu czy przemysłu udowadnia, niekoniecznie musi być zainteresowanych polską kulturą, jakoś znalazło, jak rozumiem, dzięki przede wszystkim determinacji pana prezesa Witolda Krawczyka, jakiś taki wspólny mianownik, że zrozumieli nagle, że oni gdzieś jak gdyby osadzając się, zakotwiczając w tym miejscu, mogą w pewnym sensie na tym zyskać, a nie stracić. I to jest fantastyczne. Ja uważam, że jest to najbardziej magiczne miejsce w Łodzi. Moja pierwsza wizyta w Łodzi, kiedy jeszcze byłam bardzo młodą osobą, towarzyszyłam komuś, kto brał udział w zdjęciach próbnych do któregoś z filmu i pamiętam moment przekroczenia bramy, drzwi ulicy Łąkowej, adresu niezwykłego w Polsce. I to, że ten adres Państwo przywracacie, jest wielkim szczęściem dla Łodzi. Wierzę, że powstaną ważne projekty. Ważne spektakle już się tu odbywają. My też jako Festiwal Sztuk Przyjemnych Nieprzyjemnych mamy przyjemność gościć, z czego się bardzo cieszę. I mogę powiedzieć, że gdzieś ten duch? Dobry duch od nas się zaczął, właśnie od spektakli Krystiana Lupy, ale Państwo znakomicie tego ducha rozprzestrzenili w miejscach dotychczas przez siebie zapoznanych, a otwarcie dzisiejsze jest... To fantastycznie, że ten adres powrócił na mapę Łodzi, na mapę kulturalną, na mapę miejsca, zjawiska. Ja wierzę, że teraz będzie samo dobro, że jeszcze będzie wiele ciekawych wydarzeń, że pojawią się ciekawi twórcy, ciekawe projekty. W ogóle miejsce wygląda zjawiskowo. Gratuluję z całego serca.